Mając opryszkę, czyli mając wirus, tak zwany herpes, trzeba bardzo być uważnym przy laserowej korekcji wzroku. Mając aktywny, aktywną opryszkę lub niedawną, przebytą chorobę opryszczki, nie zalecam laserowej korekcji wzroku. Tutaj najlepiej trzeba odczekać dobrych kilka miesięcy nawet rok i przed taką korekcją należy najlepiej wziąć leki do ustne, które jeszcze bardziej redukują ilości wirusów w ciele i pod taką osłoną można ewentualnie wykonać laserową korekcję wzroku.